Szpital Wojewódzki zaprosił do Suwałk przedstawicieli analogicznej placówki medycznej z Mariampola na Litwie na konferencję, podczas której omówiono kwestię współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W czwartek rozpoczęła się dwudniowa konferencja oficjalnie otwierająca transgraniczny pilotażowy projekt Zdrowa Matka i Dziecko. Fundusze na jego realizację pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie ma przyczynić się do poprawy jakości i dostępu do usług medycznych w rejonie polsko-litewskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oddziału patologii ciąży i położnictwa oraz pediatrycznej izby przyjęć. O tym, jakie korzyści z realizacji projektu będą miały suwalskie noworodki i ich mamy, już informowaliśmy. Sporo będzie się też działo na oddziałach litewskiego szpitala. Najważniejszym etapem naszego projektu będzie renowacja i umiejscowienie w nowym miejscu oddziału przyjęć chorych dzieci z wyposażeniem. Wszystko będzie od nowa zrobione. To jest najważniejszy cel naszego programu. Strony partnerskie będą miały do podziału 600 tysięcy euro. Chcielibyśmy, żeby było więcej tych środków. Ten projekt jest jak gdyby kontynuacją tych zadań, które podjęliśmy kilka lat temu, kiedy zaczęliśmy realizować tak zwany pakiet małego dziecka, gdzie udało się nam zrealizować, zmodernizować cały oddział pediatryczny, oddział neonatologiczny. W tej chwili zabiegaliśmy o środki w ramach tego projektu Interreg na realizację tego zadania i tutaj udało nam się pozyskać środki na 3 projekty. W tej chwili mówimy o tym pierwszym projekcie, który rozpoczynamy. W ramach tego projektu chcemy, on się składa jak gdyby z 2 części. Część tak zwana miękka, gdzie przewidujemy szereg badań profilaktycznych, badań dla przyszłych mam, na które często nie wszystkim stać. W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie już przetarg na modernizację bloku porodowego. Wraz z salą cięć zostanie wykonany w pierwszej kolejności. Po jego zakończeniu przyjdzie czas na równoczesną modernizację oraz doposażenie oddziałów położniczego i chirurgii dziecięcej. Całość planowanych inwestycji zamknięta zostanie do końca przyszłego roku.